Bardzo się cieszymy, że na rozpoczęcie sezonu downhillowego zjechało do nas taka masa riderów. Pogoda dopisała, jest naprawdę pięknie, także mamy nadzieję, że zawody będą bardzo udane. Przygotowaliśmy kilka atrakcji dodatkowych. Już dzisiaj wielkie emocje, mamy eliminację, natomiast jutro, niedziela, 26 kwietnia, zaczynamy już jeździć na poważnie. Pierwsza odsłona Divers Downhill Contest. Masa riderów, czyli ile riderów i jakieś mocne nazwiska? No mamy tutaj kilku naprawdę mocnych zawodników, no tutaj chociażby Łukasik czy Arek Perint, prawda. Mamy zapisanych na tą chwilę ponad 320 zawodników. Także myślę, że naprawdę będzie można się spodziewać niesamowitych emocji. Nigdy tutaj nie byłem, wspaniała sprawa. Naprawdę, bardzo mi się podoba. A skąd tam linia już prawie obrana ze Szczecina. Także kawałek, jakieś 7 godzinek trasy, ale warto było. Tak przetestowaliśmy. I jakie wrażenia? Bardzo dobre. Trasa ciężka, ale jeździ się fajnie. Ty, a czemu ja cały czas? Ja zawsze myślałem, że ja tu już będę zawijał w drugą stronę. Ona jest inaczej zrobiona, tak zawsze było? Nie, do tego roku. Głupio. No. To było takie techniczne, fajne było. Fajnie na spinie. I tutaj się utrzymujesz fajnie, wyrzucasz tego rower tu i do góry. A czy gdzie jedziecie? W prawo. Trasa opracowana co do centymetra? Tak, oczywiście, musi tak być. Żeby osiągnąć dobry wynik, to do precyzji trzeba wszystko opanować i zaplanować. Ej, w prawo jedziecie za drzewo? Tak. Więc z tej bandy wyrzut. I jak najbliżej tego pinka, dobra? Pod nim, nie musicie aż tak mega wysoko jechać. Okej? Mhm. Tutaj miękko się patrzy. No jest, ciężka jest, po prostu jest to, ja uważam, że za sucho. Jednak za sucho. Za sucho jest po prostu, bo rowery, jak widzę po jeździe, po prostu rowery tyły im uciekają. Trzeba tu technicznie dobrze pojechać. Nic na siłę, tylko technicznie. Trzeba cały czas jechać płynnie, jednakowo. Nie można tak raz szybciej, raz wolniej, ale wyniki na pewno będą dobre. Ty jak jedziesz? No normalnie tu. Kuba mówi, że tu jechać. Ja przetworzenie miałem, pokorzenie prawie, no i przepięknie. Stoj!
Natomiast no już we wrześniu zapraszamy na kolejną edycję, a tam już ranga o wiele wyższa, bo Mistrzostwa Europy.